Dzień dobry, Chińcul w poszukiwaniu kolejnych rodzynków, a takich jest naprawdę sporo. Cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Chińcul i dzisiaj pojazd, którego jeszcze u mnie na kanale nie było, a mowa tutaj o czwartym tierze, tak, czwarty tier, chociaż on parametrami przypomina nawet szósty tier, SU-85B. Parametry tego pojazdu, patrząc na penetrację, 130 na pociskach podstawowych, 170, aż 170 na pociskach premium, uszkodzenia 160. Przeładunek to jest w granicach ze wszystkimi bajerami około 3 sekund. Grając na czwartym tierze, a ten pojazd ma losowanie tylko do piątek, możemy robić niezłą rzeźnię. Jest jeszcze jeden bardzo podobny pojazd, Marder, tak, niemiecki Tedek. Ten pojazd również zobaczycie u mnie na kanale. Co tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie, zasięg spota 310 metrów. Uszkodzenia już powiedziałem, 160 na strzał. Bitwa na mapie El Alamein z losowaniem do piątek. Grając na tych niskich tierach, szczerze wam powiem, różnie to wygląda. Gracze naprawdę tak jakby byli, nie wiem, jakby spali, nie chcę tutaj nikogo obrażać, tak jakby może spali. I śmiesznie to czasami wygląda, jak oni wszyscy się rozjeżdżają w porównaniu do tego, co się dzieje na przykład na wyższych tierach. Tutaj no, widać słaba znajomość ogólnie gry i tak dalej. Dla gracza bardzo doświadczonego może wykręcić wynik naprawdę niesamowity. Oczywiście należy mieć do tego odpowiedni pojazd. Ja takich pojazdów poszukuję. Jest no, sporo tych pojazdów, naprawdę sporo. Czwórek, piątek. Jest naprawdę sporo. Kiedyś nie grałem na niskich tierach. Przeważnie chciałem grać na tych wyższych, a teraz już po prostu te wyższe mi się przejadły i żeby WOT mi się totalnie całkiem nie znudził, trzeba poszukać jakiejś innej rozrywki i właśnie jestem w trakcie szukania takich oto pojazdów, jak tu widzicie. Tak jak powiedziałem, losowanie do piątek. Przeciwnicy. Jest kilka czołgów ciężkich, przeważnie to będziemy spotykali KW-1, ale dlatego działa. KW-1 nie stanowi jakiegoś większego wyzwania. Bucket. Light składak, bardzo dobry, na niego muszę uważać. Największy problem grając na tych niskich tierach to jest artyleria. I właśnie Marder po drugiej stronie. Kapitalny Tedek, jeszcze szybciej przeładowuje, za mniej bije, ale kapitalny Tedek, świetne działo. Tutaj to działko, patrząc na przykład na parametry, czas skupiania 2,3, celność 0,38, opuszczanie działa, tutaj mamy, słuchajcie, 7 stopni, podnoszenie tylko 5 stopni, to jest problem. To jest problem, jeżeli gdzieś tam mamy jakieś góreczki. 3 sekundy, 3,2 dokładnie, taki jest mój przeładunek i bijemy po 160 na tym tierze, to jest naprawdę spora alfa. Jedzie kolejny i tutaj mamy kolejnego. Na T28 też muszę uważać, on ma też niezłe walnięcie. Tutaj dwie kaczuszki sobie jadą elegancko. Dobra, poczekamy. Oczywiście jeżeli chodzi o wyposażenie, siatka, optyka i nie pamiętam, czy dosyłacz można dać, czy nie, ale chyba tak. Dobra, mamy stewarda na gąskach. I to jest właśnie fajne, że gracze grając tak nisko, słuchajcie, nie używają dużych zestawów naprawczych. Nie wiem, co używają. Czasami mi się wydaje, że nic nie używają. Dla mnie to nie ma znaczenia, no bo ja rozumiem, tacy gracze, którzy grają nisko, pewnie są to początkujący i starają się ekspić te maszyny, tak samo może nie mają dużo srebra, ale podpowiadam tyle razy, jeżeli jesteś nowym graczem, zaczynasz ogólnie zaczynasz przygodę z WOT-em, graj na zarabianie na zimnej wojnie. Wystarczy, że będziesz grał na pierwszej erze i już tam te kredyty bardzo fajnie wpadają. Marder gdzie stoi gdzieś z tyłu, niewykryty, tak więc robi to, co do niego należy, tak samo jak i ja. Na razie mamy 896 uszkodzeń. Moje punkty wytrzymałości to tylko 380, niedużo. Czwórki nie dostały jakiegoś tutaj buffa w porównaniu na przykład do piątek i szóstek, gdzie zostały zbuffowane. No, można powiedzieć, że bardzo, bo dostały bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o punkty wytrzymałości. Tak więc jeżeli zrobimy wynik nawet 2000 taką niszczarką, to jest kapitalny wynik.
Dobra, jedzie ładnie gościu. Oj, szkoda. Czekajcie. Okej. Dla mnie granie na tych niskich tierach to jest bardziej tak pod fun, ale również testuję sobie te maszyny, którymi kiedyś nie grałem. A jest ich nawet całkiem sporo. KW1 widzę wyrwał do przodu. Dobra, są tam te dwie niszczareczki. Jest i sztugi, a może nawet więcej ich tam jest. Dobra, elegancko. Najlepiej złapać gościa na gąskę i wtedy już pozamiatane. Dostał nie ten co trzeba, ale może najpierw tego skończymy, a tamten się skończył sam. I tutaj ten pojazd, słuchajcie, powinienem go skończyć, ale odpuściłem i to czasami może się na nas zemścić. Widzę, że ten marder cały czas tam ładnie stoi i nie ma wykrycia. Już mamy 2200 uszkodzeń. Ale przegrywamy. Tamta flanka prawdopodobnie nam całkowicie padła. Została niszczarka z artylerią, tak więc postaram się im pomóc. A ten gościu w tym bogatyrze, czyli w KW1, powinien się wrócić, bo on nie będzie w stanie wyświecić tego mardera, gdzie on ma i bardzo dobre maskowanie, i bardzo dobre działo. Tak więc prawdopodobnie kawulec nam zejdzie. Dobra, tam już jadą. Co do mobilności, tutaj słuchajcie, mamy prędkość maksymalną 43 km na godzinę. Cofania 14, tak więc na to musimy zwrócić uwagę. Hetzer już dawno powinien się wrócić tutaj, w to miejsce, gdzie ja jestem. Byśmy bez problemu ich tutaj wyspotowali. T28 jest, dobra. Co do wychyłów działa, mamy tylko 11 stopni, lewa i prawa. Niezbyt dużo, ale są pojazdy nawet na wyższych tierach, które mają o wiele, wiele mniej. Dobra, jest gościu, elegancko. Co do pocisków, słuchajcie, prędkość pocisków. Jaka tutaj jest prędkość? Na pociskach podstawowych mamy 792, na pociskach tych lepszych z większą penetracją 990. Jak na czwarty tier to chyba nie jest źle. 2400 uszkodzeń, to nie koniec, słuchajcie, jest jeszcze sporo pojazdów, możemy tutaj naprawdę dużo zrobić. No i tak jak mówiłem, bogatyra już nie mamy, zaraz nie będziemy mieli hetzera, zostanę sam z artylerią. Ja zerknę najpierw tu, na tą flankę. Kapitalne działo, bardzo fajne. I maskowanie, i spot. Dobra, jedzie kaczuszka. AMX-40, tak, jedzie kaczuszka. Chodź, kaczuszka, chodź. Fajnie, śmiesznie te czołgi wyglądają. O, nie trafiłem. Dobra, i został nam na hita. Już tutaj nie będzie problemu. Elegancko, dobra, z tyłu mam niszczarkę. Co to za niszczarka? Su-85B, czyli to samo, co my. No i będzie wymiana. To na tym lepiej wyjdzie. Wiem, że tam jest też marder. Musimy bardzo uważać. Jest tutaj marder. Marder bardzo szybko przeładowuje. No właśnie. Na pewno jeszcze jeden mu wejdzie. Cóż, ja go skończę, bo mam większą alfę. Szkoda, szkoda. Dobra, jest suńka. Dobra, gościu jedzie, tutaj markuje, szkoda, 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 dobra, jest, pięknie, 3400, no i artyleria, zostały nam dwa hateki, czyli ten kawulec i ten DW2, którego wcześniej nie skończyłem i to się na mnie trochę zemści. Ten kawu, który jedzie do mojej bazy, no teraz jest chroniony przez tego gościa, chyba że mi się uda go skończyć, jak pojadę w dół. Ale ciągle arta tu bije. Arty naprawdę na tym tierze mają niesamowitą moc. Aż za dużą jak dla mnie. No i teraz się zastanawiam, co tu zrobić. Chciałbym jego najpierw skończyć, a później sobie wyświecić ładnie kawulce, jak wjedzie na bazę. Czy się uda? Zaraz zobaczymy. 8 fragów. Dobra, stoi ładnie bokiem, ale jeszcze chcę trochę od niego odjechać. Jest. No i kurde, gościu wie co robi. Schował się skurkowany.
Tam na tej górce ma dużo lepszą pozycję niż ja, bo ja muszę na niego wyjechać i opuścić działo. Chciałbym się jego najpierw pozbyć, bo wiem, gdzie jest kawulec, tak? Wiem, gdzie jest kawu, stoi na bazie, a ten gość mi tutaj bardzo zagraża. Dzisiaj będzie live, pogramy różnymi czołgami. Prawdopodobnie jeszcze Wargaming nam nie dodał tego nowego pojazdu zimnej wojny, tak więc olać temat. Ale pokażę wam, pojawił się czołg, jest Arta z tyłu, pojawił się czołg w garażu, znaczy w garażu, w sklepie premium, którego tutaj nigdzie nie znalazłem żadnej informacji. Zobaczycie, jaki to jest. Owszem, cena jest dość zaporowa, ty łobuzie, ale może wielu czekało na tą maszynę. Dobra, fajna jest ta alfa tutaj, słuchajcie, naprawdę kapitalna. 9 fragów, czy będzie 10? 3800 uszkodzeń, 4 tier, przypominam, słuchajcie, nawet na ósemkach czasami jest ciężko zrobić coś takiego. Gościu jest na 2 strzały dla mnie. Ilość pocisków tutaj spokojnie wystarcza. No i dobra, gdzie jest ten DW2? Szkoda, że wcześniej się nim nie zająłem, jak jechał sobie tak elegancko bokiem, no ale takie sytuacje po prostu się mszczą. Jak chcę zbić kapa, muszę pojechać po tego kawulca, tylko że tak, cały czas nie wiem, gdzie jest DW2. No i teraz już wiem, stoi za moimi plecami. Niestety. Ale myślę, że potencjał zobaczyliście tej niszczarki. Jak nie ma dużo lightów, naprawdę możemy zrobić kapitalną bitwę. Pojazd lubi oczywiście też spokój, tak żeby sobie stał gdzieś w krzaczkach i może naprawdę robić niesamowite wyciągi, jak i również wyniki. Z mojej strony to wszystko. Takich czołgów dawno nie było na moim kanale. Mam nadzieję, że wielu z was się ucieszy, bo nie wszyscy grają na wysokich tierach. Do usłyszenia. Hej.